Witajcie. Dzisiaj nietypowa sytuacja. Jestem przed naszym szpitalem w Działdowie. Dokładnie znajduję się przed oddziałem ratunkowym. Tutaj, zobaczcie, tutaj się znajduję przy tym wejściu. Proszę Państwa, przyjechałem tutaj ze zginiętą nogą do tego miejsca. Wypełniłem tutaj tu kartę covidową. Na tym oddziale wypełniłem tu kartę covidową, zmierzyłem temperaturę. Tutaj widzę, pracują dziewczyny z terytorialki. Wypełniłem tą kartę tutaj i czekałem na informację, kiedy, jak i co zostanę obsłużony. Mili Państwo, po prostu jak zostałem obsłużony tutaj, to jest kompletna wielka ściema, jaja i po prostu ludzi robią w balona. Tu na tym oddziale ratunkowym, zobaczcie Państwo, szpital oddziałowy ratunkowy w Działdowie. Wyszła jakaś pani, która miała na sobie jakieś tam słuchawki na szyi, włosy rozpuszczone, na nosie maseczka, niezakryta cała twarz, na nosie jakieś tam kurka, dotykanie bez rękawiczek. Przy tych drzwiach, co widzicie Państwo, uchyliła drzwi i ze mną tutaj dyskutuje, co mi jest. Wiecie Państwo co? To chyba jakieś żarty są. Dowiem się informacji o tej pani i bardzo będę starał się zrobić tutaj, po prostu tej pani wystawić opinię, jak zostałem przyjęty. Ja jak zostałem przyjęty na tym oddziale ratunkowym, to jest raz. Wyszedł jakiś ratownik, któremu pokazywałem nogę, którą mam zwichniętą i spuchniętą. Ratownik nie dał żadnej informacji i nie udzielił informacji tutaj, jak ta pani doktor, czy tam ktoś tam, nie wiem kto to jest w ogóle, jak się nazywa, to jest raz. No i druga sprawa, do widzenia. Po całą klamkę pacjent wynocha do domu, nieważne czy masz nogę zwichniętą, czy masz wątrobę żółtą, czy cokolwiek. Po prostu to są jaja. Ludzie, to co się dzieje tu w tym szpitalu i na tym oddziale tutaj, to jest wielka jedna porażka. Przyjechałem tutaj godzinę temu, pół godziny czekałem, wypisałem kartę covidową, jeszcze raz mówię, żadnej informacji nie dostałem. Pani, która tu wyszła, po prostu jest tak po prostu niesympatyczna, niemiła, po prostu aż odrażająca. Ja wiem, że ona ratuje życie ludzkie, tylko nie wiem, jakie to życie ludzkie w jej opinii ma wyglądać. No widocznie jest taki strach, że po prostu masakra. Przyjechałem tutaj ze zwichniętą nogą, po prostu nie mam informacji. Ten film będzie puszczany na stronie internetowej, na YouTube, o tym tutaj w szpitalu, na tym oddziale ratunkowym w Działdowie, co i jak zostałem przyjęty. Jadę do domu, bo nie ma sensu tutaj dyskutować i nawet nie ma co. Dzwonek, proszę Państwa, można dzwonić po prostu, tu ten dzwoneczek jest, po prostu nie ma nawet żadnej szansy, żeby po prostu tu się dostać. A jak się dostaniesz, to rozmawiamy między tą szybą a małą wnęką, tutaj rozmawiamy z panią tą, która tu przyjmuje dzisiaj dyżur, ma z panią lekarką. Proszę Państwa, dziękujemy tej pani i piszemy po prostu, piszę po prostu skargę na tą panią i się dowiem się dokładnie, co ta, która to pani dzisiaj przyjmowała mnie na tym dyżurze. O właśnie, zobaczcie, tamta pani, i ona będzie uwzględniona w moim wszystkim właśnie. Zobaczcie Państwo, jak szybko się przemieszczała i zobaczcie Państwo, to jest lekarz przyjmujący na oddziale ratunkowym w Działdowie. Śpina i po prostu żarty. To tyle, co mogłem powiedzieć. Przykro mi. Tak wygląda przyjęcie na oddziale ratunkowym w Działdowie. Kompromitacja.